Drodzy Państwo, ostatnie 3 miesiące na rynku tej fuzji i przejęć były intensywnym okresem. Być może pozwala to sądzić, iż inwestorzy przestali się obawiać wykonywania transakcji w obliczu tego, co dzieje się za naszymi granicami. Jednocześnie rynek na pewno boryka się z wieloma problemami, ale o tym już opowiedzą nam nasi eksperci, którzy również odpowiedzą na bardzo ważne pytanie, jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję. Ja nazywam się Katarzyna Lagierska, dzień dobry i przedstawię tutaj naszych ekspertów. Pozwolę sobie zacząć od naszego gościa specjalnego, pan Rafał Siemieniec, associate partner, doradca prawny w kancelarii MFV Fiałek. Cześć Rafał. Dzień dobry Państwu, cześć. Rafał posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym właśnie na rzecz funduszy inwestycyjnych podmiotów, między innymi sektora produkcyjnego, transportowego, podmiotów z sektora właśnie, czy również podmiotów płatniczych, także deweloperów, czy spółek udziału Skarbu Państwa. W ostatnim roku doradzał przy wielu bardzo sławnych transakcjach znaczących na rynku, między innymi PZU Zdrowie S.A. I nie bez przyczyny o tym mówię o naszym gościu specjalnym, ponieważ liczę na samym końcu na to, że zadacie bardzo dużo ciekawych pytań właśnie do naszego gościa specjalnego, ponieważ już na samym końcu mamy sesję Q&A. Oczywiście nie mogę pominąć naszych stałych prelegentów. Artur Wirk, menadżer w Departamencie i Przejęć, Navigator Capital. Cześć Artur. Cześć. Ja tylko przypomnę, że tutaj już od początku działamy z Navigator Capital właśnie przy tym webinarze i Navigator wraz z domem maklerskim jest czołowym i niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizujących się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. I oczywiście jest z nami Marcin Rajewicz, ekspert Fordata. Cześć. I tutaj mała taka przypominajka dla naszych uczestników. Fordata jest czołowym dostawcą usługi Virtual Data Room w Europie i numer jeden w Polsce. Wspieramy tutaj największe transakcje M&A, IPO, inwestycje, private equity czy prywatyzacje. Tutaj pewnie więcej opowie o tym nasz ekspert Marcin Rajewicz, jeżeli tylko na końcu zadacie mu również tak wyspecjalizowane pytania. Ja tylko taką małą wisienkę jeszcze na torcie tutaj wcisnę, że już niedługo ujrzycie nowe oblicze Fordata, ponieważ będzie wielka premiera nowego brandingu naszej marki, więc już pewnie następny webinar, kolejny, odbędzie się w nowej identyfikacji wizualnej. Okej, to tyle o naszych ekspertach, tyle o naszych organizacjach. Tutaj już na naszych ekranach wyświetliła się agenda. I to, co chyba najważniejsze na samym końcu, co chciałam zwrócić uwagę, o czym wcześniej już mówiłam, to jest sesja Q&A, czyli można zadać na żywo pytanie naszym ekspertom. I jak to zrobić? Nic prostszego, wystarczy tutaj na czacie napisać pytanie w ciągu trwania całego webinaru, a na samym końcu właśnie te pytania zadamy naszym ekspertom. I oczywiście widzą tutaj Państwo punkt drugi, czyli prelekcja naszego gościa specjalnego, ograniczenie odpowiedzialności sprzedającego, a zabezpieczenie interesu kupującego w transakcji M&A. Na tą prelekcję również wszyscy czekamy. Zanim jeszcze oddam głos naszym ekspertom, przypomnę naszym stałym słuchaczom, a tym, którzy są z nami po raz pierwszy, o tym, że webinar nawiązuje i omawia również najważniejsze transakcje zawarte w raporcie M&A Index Poland. Raporcie cytowanym przez najważniejsze media branżowe w kraju. Już za chwilę tutaj na czacie znajdziecie link do tego raportu, więc jeżeli ktoś jeszcze nie zapoznał się z tym raportem, to będzie oczywiście taka możliwość. Dobrze, tyle ode mnie. Marcin, oddaję Tobie pałeczkę i przekazuję głos. Dziękuję bardzo. No mi oczywiście ponownie jest bardzo miło powitać Państwa na kolejnej edycji webinaru M&A Index Poland. Ja nazywam się Marcin Rajewicz i na początku opowiem trochę o wartościach liczbowych dotyczących tego, jak wyglądała aktywność na rynku fuzji i przejęć w pierwszym kwartale w komparacji do lat poprzednich. I tak na dobrą sprawę, najważniejsze informacje są takie. Wśród ujawnionych transakcji odnotowaliśmy 95 w pierwszym kwartale tego roku, a najwyższa z nich miała wartość około 700 milionów złotych. Co bardzo istotne, jeśli spojrzymy na przedział od 2016 roku, tutaj graficznie, dobrze będzie widoczne,
że miniony kwartał posiada potencjalnie, dlatego że to są po prostu transakcje ujawnione, najwyższą wartość historycznie w porównaniu do pierwszych kwartałów lat poprzednich. Tak naprawdę, jeśli chodzi o perspektywę całego roku, na ten moment ciężko prognozować jeszcze, co się wydarzy. Niemniej póki co widzimy, że dołki giełdowe sprzyjały posiadaczom kapitału i zdecydowanie mogli oni skorzystać z tak zwanych przecen na rynku. Nie ukrywam, że sam jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało, bo na początku tego roku, na końcu zeszłego, czytałem sporo prognoz globalnych marek dotyczących sytuacji na rynku M&A w Europie i powiem szczerze, były one dość fatalistyczne, więc wynik, jeśli chodzi o wolumen transakcji na rynku polskim, jest, myślę, troszeczkę zaskakujący, oczywiście pozytywnie, dlatego wydaje się, że wyzwaniem będzie utrzymanie tego trendu. Natomiast jak to się przełoży potem na rzeczywistość, zobaczymy. Oddaję teraz głos Arturowi, który te liczby przedstawi Państwu w sposób bardziej szczegółowy. Dziękuję bardzo. Co do struktury transakcji, nie ma zaskoczeń, choć zmniejszyły się różnice względem poprzednich kwartałów, czyli ciągle tym liderem sektorowym na rynku fuzji i przejęć jest sektor TMT, czyli IT Media Telecom. No i tutaj pewnie będę powtarzał to, co powtarzam na każdym webinarze, że nie spodziewamy się, żeby tutaj coś z aktywnością w tym sektorze się niepokojącego stało, z tego względu, że postępująca globalizacja, cyfryzacja wymusza, żeby ten sektor się rozwijał i te spółki często rozwijające unikalny know-how są atrakcyjne dla inwestorów, którzy taki know-how w ramach transakcji mogą pozyskać. Zazwyczaj udział tego sektora to jest powyżej 20%, no w tym kwartale jest on troszkę niższy. Być może wynika to z pewnych zawirowań na tym rynku IT, z pewną niepewnością, która się pojawiła co do rozwoju tych cyfrowych gigantów, którzy ogłosili jednak programy cięcia zatrudnienia czy jakiejś restrukturyzacji wewnętrznej. Ale nie spodziewamy się, żeby to był trend, który spowoduje, że aktywność w tym sektorze zaniknie. Wydaje nam się, że raczej ona będzie kontynuowana i szczególnie w Polsce ten sektor będzie się dobrze rozwijał. Kolejne miejsca na podium to jest przemysł i sektor dóbr szybko zbywalnych. Tutaj bez zaskoczeń, ze względu na strukturę polskiej gospodarki, te sektory zawsze są istotne z punktu widzenia ilości transakcji odnotowywanych. A na czwartym miejscu pojawiły nam się usługi. Tutaj delikatne przemieszanie, bo zazwyczaj pojawia nam się albo energetyka, albo biotechnologia, ale w tym momencie, w tym kwartale więcej transakcji odbyło się w usługach. To co ciekawe, to struktura kupujących, bo ona tutaj istotnie się zmieniła, a mianowicie wróciła istotna aktywność funduszy private equity i venture capital, które w tamtym roku, no powiedzmy, nie dokonywały tylu transakcji, ile by mogły, ze względu na pewne ryzyko, które pojawiło się na rynku. Mam tu na myśli niepewność związaną z działaniami wojennymi, z inflacją. Część funduszy wstrzymała się z zakupami, a teraz widać, że te zakupy wracają i spodziewam się, że raczej w tym roku fundusze będą aktywne zarówno po stronie kupującej, jak i będą starały się z niektórych swoich inwestycji wyjść, bo takie doniesienia też już spotykamy. Ze względu na liczbę targetów, oczywistym kandydatem do podium jest sektor TMT, który też często jest tym największym pod kątem kupujących. W tym kwartale zajął drugie miejsce, ale co do zasady ta struktura jest bardzo podobna do struktury targetów, które były sprzedawane w pierwszym kwartale. I z takich ciekawszych transakcji ja tu chciałbym Państwu przedstawić dwie. Pierwsza to właśnie transakcja, która odbyła się z udziałem funduszu Private Equity, Enterprise Investors, który kupił Renters.pl, czyli polską firmę działającą w obszarze najmu krótkoterminowego nieruchomości. Tutaj
Enterprise Investors z pewnością docenili markę Renters, która pozwala być platformą do prowadzenia takiej działalności właśnie najmu krótkoterminowego. Firma Renters bardzo ciekawie się rozwijała, bo zaczęła tak naprawdę od wynajmu apartamentów wakacyjnych, ale z biegiem czasu rozwinęła się w duże przedsiębiorstwo zajmujące się właśnie najmem krótkoterminowym, już nie tylko wakacyjnym, ale też w głównych miastach w Polsce. I tutaj fundusz dostrzegł możliwość konsolidacji tego rynku w ramach właśnie platformy. I sprzedającymi byli założyciele, inwestorzy prywatni oraz fundusz B-Value. I tutaj kancelaria naszego gościa miała przyjemność doradzać przy tej transakcji, także być może pan Rafał później Państwu coś więcej o tym powie. Drugą transakcją, którą chciałem opisać, jest transakcja przejęcia Grala przez Lissnera, należącego do Miller Group, jednego z liderów na rynku polskim w przetwórstwie rybnym. I tutaj sprzedającym był założyciel firmy, pan Bogusław Kowalski, i fundusz Abris, który po 6 latach wychodził z inwestycji. Gral to głównie konserwy rybne i dania gotowe. Transakcja nie obejmowała sektora ryb wędzonych, które znajduje się w firmie Coral, które do grupy Grala należało, ale to pokazuje, że dla Lissnera istotne było pozyskanie tych kompetencji właśnie w przetwórstwie konserw, które bardzo dobrze uzupełniają jego portfolio. I tak naprawdę Lissner podkreślił, że chce być liderem polskiego rynku, niekwestionowanym już na ten moment, można powiedzieć. Także to były takie dwie najciekawsze transakcje. Z dużą uwagą będziemy obserwować to, co się będzie działo w tym kwartale, bo z tego, co obserwujemy w ramach Navigatora, ten ruch na rynku fuzji i przejęć nie ustaje. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że nawet się wzmaga. I tutaj bardzo dużo do nas trafia zapytań od strony sprzedających, czy to jest dobry moment. Odpowiedź, jak zawsze, brzmi: to zależy, ale na pewno jeśli ktoś takie plany w dłuższym terminie posiada, to należy rozważyć, czy właśnie ten moment, w którym jesteśmy, nie byłby dobrym, bo ta wracająca aktywność funduszy i ogólnie sytuacja makroekonomiczna wydaje mi się, że sprzyja rozwojowi rynku M&A. Także z mojej strony jeszcze chciałbym opowiedzieć o takich dwóch trendach. O tym jednym już trochę powiedziałem, ale istotny trend, który też odnotowujemy już od kilku kwartałów, a w zeszłym był widoczny przez istotne transakcje, które się odbyły, to jest trend transakcji w ramach odnawialnych źródeł energii. I tutaj polskie firmy nie tylko są ciekawymi targetami do przejęcia, ale też starają się rozwijać, jak chociażby notowany na giełdzie Sanex, który nabył Krobat Bakheizung. I tutaj ta transakcja ma rozwijać rynek Sanexu właśnie w ramach tej działalności pomp ciepła. Inne transakcje, które w tym sektorze się odbyły, to chociażby przejęcie Hymon Fotowoltaika przez Gryfin Capital Partners, czy przejęcie Heiztechnika przez Hargassner. Także widać, że tutaj w tym obszarze się dużo dzieje. No i tak jak mówiłem, aktywność funduszy private equity, tych transakcji było 15%, czyli istotnie więcej niż w poprzednich kwartałach. I to nie wynikało z aktywności jednego czy dwóch funduszy, tylko na zakupy poszło naprawdę szerokie grono. I spodziewamy się, że oni dalej będą szukać ciekawych podmiotów do przejęcia. Także dziękuję z mojej strony. To wszystko. Teraz chciałbym zaprosić do wysłuchania pana Rafała. Tak, zapraszamy pana Rafała z kancelarii MFW Fiałek. Dziękuję ci, Arturze, dziękuję Marcinie. Zapraszamy teraz na naszą prelekcję specjalną. Dziękuję bardzo. Witam Państwa na części dzisiejszego spotkania poświęconej jednemu z kluczowych zagadnień w transakcji M&A, a mianowicie odpowiedzialności. W
szczególności omówię pokrótce ograniczenia odpowiedzialności sprzedających versus zapewnienie, zabezpieczenie interesu kupującego. Jak z praktyki ta świadomość i znajomość tych zasad znacznie usprawnia przeprowadzenie transakcji, no i powoduje, że ona jest efektywna i szybciej może dojść do celu zamierzonego przez strony. W dalszej części przedstawię, jakie instytucje i narzędzia w tym zakresie są wykorzystywane w transakcjach standardowe przez jej uczestników. Trochę z praktyki zwrócimy uwagę na naszą praktykę w kancelarii, jak poziomy tych ograniczeń się przedstawiają. I pokażemy też rozwiązanie pośrednie, którym jest ubezpieczenie transakcji. Ja nazywam się Rafał Siemieniec, jestem associate partnerem w kancelarii MFW, jak wspomniano. I rozpocznę od podstawowej przesłanki odpowiedzialności w transakcji M&A, jaką jest szkoda. I definicja tego, co strony uznają za szkodę, podlega negocjacjom w transakcji. Definicja ma dużo szerszy charakter i ma dużo szerszy zakres przede wszystkim niż zdefiniowana w kodeksie cywilnym, czyli tak generalnie nie polega ona tylko na naprawieniu szkody za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez strony, ale może dotyczyć wszelkiego i zasadniczo dotyczy uszczerbku majątkowego doznanego przez daną ze stron na skutek naruszenia przede wszystkim umowy sprzedaży lub udziałów lub akcji, czyli SPA. Co może być szkodą? Szkodą może być zmniejszenie się wartości targetu spółki powstałe wskutek przede wszystkim naruszenia oświadczeń i zapewnień złożonych przez strony, w szczególności przez sprzedającego, no bo to jest najważniejszy, największy blok transakcji, lub wystąpienia na przykład w przypadku indemnity, czyli to są przypadki nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie badania due diligence targetu. Szkoda może obejmować wszelkie koszty i wydatki, które poniósł kupujący, by zlikwidować ten stan niezgodności oświadczeń i zapewnień, lub koszty i wydatki samej spółki, nie tylko kupującego. Może oczywiście obejmować utracone korzyści kupującego lub targetu i przykładowo tutaj nieosiągnięcie oczekiwanego zysku. Może też być liczona mnożnikowo, często pojawia się temat użycia mnożników do wyliczenia, mnożników, które służyły do wyliczenia wartości udziałów lub akcji, do wyliczenia szkody. Tu wskazujemy w punkcie drugim, jakie rozwiązania pośrednie możemy zastosować, jeżeli jesteśmy po stronie sprzedającego. No generalnie wyłączenie utraconych korzyści możemy ewentualnie podczas negocjacji po stronie sprzedającego dopuścić zastosowanie tego utraconych korzyści przy określonych kategoriach naruszeń, oświadczeń i zapewnień lub indemnities. Ograniczenie w definicji do udokumentowanych i uzasadnionych kosztów dochodzenia szkody, no i wyłączenie tego mnożnikowego liczenia szkody, ograniczenie szkody do szkody najlepiej rzeczywistej, co w negocjacjach nie jest łatwe do osiągnięcia, będąc po stronie sprzedającego. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności sprzedającego w SPA, tutaj wskazaliśmy trzy takie główne bloki odpowiedzialności sprzedających. Pierwszy z nich to za naruszenie złożonych oświadczeń i zapewnień i indemnities. Ta odpowiedzialność ma oczywiście charakter gwarancyjny, to jest przyjęta praktyka. Tutaj wspomniałem wcześniej o tej zasadzie winy, która raczej jest tutaj wyłączona. Odpowiedzialność w punkcie drugim za naruszenie zobowiązań przez sprzedającego w okresie między podpisaniem i zamknięciem. Z taką odpowiedzialnością będziemy mieli do czynienia w przypadku, kiedy ta transakcja jest dwufazowa, czyli podpisanie transakcji, okres przejściowy, w którym sprzedający jest zobowiązany do prowadzenia działalności targetu w zwykłym toku i zamknięcie transakcji. Trzecią taką dużą kategorią z zakresu przedmiotowego jest naruszenie zakazu konkurencji przez sprzedającego, jego podmioty powiązane lub osoby bliskie, i ta definicja też oczywiście podlega negocjacjom i zakres, jaki ostatecznie zostaje w umowie. Jak ograniczyć po stronie sprzedającego właśnie jego odpowiedzialność? To w praktyce stosuje się szereg klauzul ograniczających taką odpowiedzialność. Przede wszystkim ograniczenie czasowe odpowiedzialności za naruszenie oświadczeń i zapewnień złożonych przez sprzedającego. Ograniczenie kwotowe, tutaj mamy wskazane trzy podstawowe instytucje, czyli CAP, maksymalna kwota odpowiedzialności, zasadniczo jest to w praktyce cena sprzedaży, tak zwane de minimis, czyli minimalna kwota szkody z tytułu jednego naruszenia,
i basket, czyli tak zwany koszyk, czyli minimalna kwota szkody, po której osiągnięciu kupujący może domagać się naprawienia przez sprzedającego. Dodatkowo mamy jeszcze inne klauzule. Tych klauzul tutaj wskazałem kilka, jest dużo więcej. Oczywiście one podlegają negocjacjom, jak zakaz podwójnego liczenia szkody, wyłączenie odpowiedzialności solidarnej czy subsydiarnej, ograniczenie czasowe dotyczące i zgłaszania, i dochodzenia szkody przez kupującego, oczywiście zapewnienie możliwości naprawienia przez sprzedającego ewentualnej szkody, uwzględnienie też przyczynienia się kupującego, bo może dojść do sytuacji, w której działania czy zaniechania kupującego mogą taką szkodę zwiększyć. I brak zapewnień co do dokładności przekazanych prognoz, rzeczywistych pozycji księgowych czy wycen. Tutaj, jak wspomniałem, pokazujemy ograniczenie odpowiedzialności sprzedającego bardziej w liczbach i w praktyce naszej kancelarii. Tabela jest podzielona na odpowiedzialność za poszczególne oświadczenia i zapewnienia, w tym fundamentalne, czyli tytuł do udziałów i capacity, czyli możliwość zawarcia transakcji przez sprzedającego, odpowiedzialność za zapewnienia biznesowe dotyczącego biznesu i za podatkowe. W czwartym rzędzie widzą Państwo, jak przedstawiały się w naszej praktyce ostatniej progi odpowiedzialności czy maksymalne kwoty odpowiedzialności za indemnities, czyli za te ujawnione ryzyka podczas badania due diligence. I w ostatnim rzędzie to odpowiedzialność taka odpowiedzialność za wszystko poza oświadczeniami i zapewnieniami fundamentalnymi, czyli taka globalna. Byliśmy po stronie sprzedającego. Tutaj przedstawiamy, jak zabezpieczyć interes kupującego w takiej transakcji, bo jeżeli stwierdzi on ryzyka w badaniu due diligence, praktyki oczywiście często występują. Mamy tutaj kilka rozwiązań mniej lub bardziej korzystnych dla każdej ze stron. Pierwszy z nich to holdback, który jest dość prostym mechanizmem zatrzymania ceny celem odroczenia płatności lub zabezpieczenia potencjalnych roszczeń. I okresy oczywiście są różne w zależności od danego przypadku, ale ten holdback no, nie jest, jest dobry dla sprzedającego, bo jest tanim rozwiązaniem, czyli po prostu na rachunku bankowym ta kwota zostaje zatrzymana na rachunku bankowym kupującego, a dla sprzedającego jest trochę problematyczny, no bo jednak część ceny dopiero w późniejszym okresie jest wypłacana. Takim rozwiązaniem dla, wydawałoby się, obu stron bardziej korzystniejszych w tym zakresie jest rachunek escrow, czyli prowadzony przez profesjonalny bank, stanowiący bardziej kosztowny, ale taki najbezpieczniejszy dla obu stron instrument rozliczenia transakcji w przypadku zatrzymania ceny, ponieważ ta umowa zasadniczo trójstronna określa te przypadki, kiedy cena jest zatrzymana, kiedy jest wypłacana. Jest to bardzo klarowne dla wszystkich stron. Trzecią opcją jest tak zwany earn-out, czyli wypłata części ceny w sytuacji osiągnięcia przez target uzgodnionych wyników finansowych. W przypadku, szczególnie kiedy sprzedający pozostanie dalej w spółce i będzie ją rozwijał, to jest dla niego pewnego rodzaju motywacja do tego, aby te wyniki były jak najlepsze, no bo to oczywiście wpływa potem na wysokość earn-outu. Takie rozwiązanie pośrednie, które tutaj wskazuje, to ubezpieczenie transakcji. W ostatnich latach i w naszej praktyce teraz coraz częściej widzimy zainteresowanie i widzimy jak zmaterializowanie tego zainteresowania przez nabycie ubezpieczenia od transakcji, przy czym na rynku dostępne są dwa bloki ubezpieczeń. Jedno to ubezpieczenie Warranties and Indemnities, tak zwane WNI, czyli ubezpieczenie od oświadczeń i zapewnień i ubezpieczenie tytułu prawnego do kluczowych aktywów targetu. Jakie korzyści dla kupującego? No przede wszystkim łatwiej kupujący podejmie decyzję o dochodzeniu roszczeń, w szczególności tych o małej wartości, większa pewność egzekucji takich kwot dochodzonego roszczenia, no i brak naruszenia relacji ze sprzedającym. Jak wspomniałem, jeżeli sprzedający pozostaje w spółce po transakcji, to te relacje powinny być również, to jest również ważny aspekt współpracy. Dla sprzedającego łatwość szybkość negocjowania transakcji, przede wszystkim korzystniejszych warunków odpowiedzialności, no bo już zabezpieczenie kupujący będzie miał przez nabycie tej polisy, ochrona przed roszczeniami
kupującego do kwoty ubezpieczenia. Umożliwia też rezygnację z czasowego właśnie zatrzymania ceny jako holdback czy na rachunku escrow, co jak wspomniałem jest czasem niewygodne i może być nieakceptowalne przez sprzedającego. To tyle, co dla Państwa przygotowałem. Jeżeli są jakieś pytania, to jak najbardziej zapraszam. Dziękuję. Już na samym końcu za chwileczkę będą pytania. Tak, oczywiście Marcin, oddaję tobie głos. Dziękuję Ci, Rafał. Na samym końcu będzie tutaj Q&A, więc śmiało, jeżeli te pytania na gorąco macie w swoich głowach, wypiszcie tutaj nam na czacie, a my już na samym końcu przekażemy te pytania naszym prelegentom. Marcin, to zapraszam Ciebie w takim razie. Dobrze, to ja niejako kładąc wisienkę, lub jak niektórzy mawiają truskawkę na torcie, po ciekawej prezentacji poprzedników, opowiem o kwestii zabezpieczenia transakcji, ale z perspektywy technologicznej. Pozwólcie Państwo, ja będę bazował, jeśli chodzi o kwestie empiryczne, głównie na naszych wewnętrznych procedurach Fordata, no, z głównie względu na to, że jesteśmy firmą, która oferuje virtual data, czyli taki system informatyczny dostępny przez przeglądarkę, który służy przede wszystkim do wymiany w sposób bezpieczny i kontrolowany poufnych informacji. Więc ten stopień bezpieczeństwa jest dla nas niezwykle istotny. A jak wiemy, obecnie większość informacji, które odnoszą się do naszego życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego, istnieje już w formie cyfrowej. Tak? Nie inaczej sprawa ma się w przypadku rynku M&A, jak również praktycznie każdego innego legalnego rynku, tak to nazwijmy. Ale najpierw, jak zabezpiecza nas technologia? No, w dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek mamy świadomość ryzyk, które związane są z kwestią zabezpieczenia właśnie kluczowych danych. Wiemy, że przestępcy niestety adaptują się do realiów wraz z ciągle podwyższającym się standardem bezpieczeństwa i ich sztuczki także są coraz bardziej wyrafinowane. Tylko pierwszym z ważnych aspektów, który no, może się wydawać banalny, natomiast jest to kwestia hasła. Dużo mówi się o tym, że należy przy każdej możliwej okazji generować tak zwane silne hasło, no ale dlaczego? Dlatego, że używając narzędzi hakerskich, stosując metody, która się nazywa tak zwany brute force, atak, który ma taką nazwę, dość według danych z 2020 roku, i tutaj pozwólcie Państwo, że będę się posiłkował ściągą, no niemalże każde hasło, które zawiera 8 znaków i nie jest specjalnie skomplikowane, to znaczy nie jest specjalnie skomplikowane, czyli zawiera na przykład litery, cyfry, dużą literę, małą literę, za pomocą tej metody może zostać schakowane, czyli rozszyfrowane w ciągu 2 minut. Tak naprawdę, jeśli chodzi o rekomendacje, my jako Fordata mamy swoją rekomendację, tak naprawdę najlepiej, żeby każde hasło miało 18 znaków, zawierało małe i duże litery wraz z cyfrą i znakiem specjalnym. Wówczas takie hasło po prostu jest bardzo silne. Praktycznie jest nierozszyfrowalne, bo według przeliczników tego, ile ta metoda brute force musiała spędzić czasu nad rozszyfrowaniem takiego hasła, to już są miliony, jak nie miliardy lat, ale dla porównania takie hasło, które składa się z 12 znaków i zawiera tylko małe litery i cyfry, może zostać złamane w ciągu 2 dni. Więc ważne, żebyśmy tę informację gdzieś sobie zapisali i mieli ją na uwadze, dlaczego właśnie kwestia hasła jest tak istotna. Kolejnym ważnym aspektem jest potrzeba szyfrowania danych. Dlatego, że tak jak przykładowo, w bankowości elektronicznej, na pewno większość z Państwa korzysta, możemy spotkać się z tak zwanym zaawansowanym standardem szyfrowania. On z angielskiego w skrócie jest to AES. Najczęściej to 256-bitowy system szyfrowania. Oznaczany jest on często kłódką przy pasku z adresem strony. To na pewno Państwo kojarzycie przy logowaniu. Co to oznacza? W przypadku 256-bitowego szyfrowania każdy znak w tekście przekształcany jest 14 razy, przez co odszyfrowanie takiego pliku jest niemalże niemożliwe. A z naszego doświadczenia dokładnie tę samą technologię stosujemy w VDR-ach i wiemy, że ona no działa, jest skuteczna.
Warto tutaj też wspomnieć o podwójnej autentykacji, zwanej inaczej często dwuskładnikowym uwierzytelnianiem. Jest to zabezpieczenie, które dodatkowo zapobiega próbom nadużyć i włamań, najczęściej stosując mechanizmy takie jak SMS czy token, który generuje nam hasła. Całość jest dość prosta w działaniu dla użytkownika. Po wpisaniu hasła do danego serwisu przechodzi nam SMS lub generuje się właśnie kod z tokena, który należy wpisać celem uzyskania dostępu do danej zawartości. W Fortnite na VDR mamy bardzo fajny mechanizm właśnie tego kodu SMS, natomiast mamy też takie rozwiązanie, dzięki któremu możemy logować się do systemu tylko z określonej lokalizacji po przesłaniu po prostu odpowiednich adresów IP. I to jest bardzo fajne zabezpieczenie, które dotyczy szczególnie wrażliwych transakcji, do którego gorąco zachęcam w przypadku właśnie niezwykle poufnych danych, bardzo wrażliwych, tak? Jakby tak wspomniałem, transakcji, gdzie taki mechanizm może być po prostu pomocny. No, szczególnie się dotyczy transakcji dużych, międzynarodowych, gdzie faktycznie możliwość zalogowania się do systemu występuje na przykład tylko z lokalizacji jednego biura. Następną kwestią, którą chciałem też Państwu tutaj przybliżyć, jest potrzeba kontroli całościowo procesu czy transakcji. To jest oczywiście ważny aspekt z perspektywy obu stron transakcji, czyli kontrola nad całym procesem. Tutaj w całości już chciałbym się powołać na technologie zastosowane w VDR-ach, bo to akurat w zdecydowanej większości systemów do wymiany dokumentów po prostu nie występują, a mam pewność, że po prostu w Fortnite to mamy. I początkowo, czyli pierwsza kwestia, śledzenie aktywności użytkowników. Bardzo użyteczna funkcja, która na VDR-ze oznacza, że administratorzy transakcji, to zazwyczaj jest strona, która organizuje transakcje, tak? Sell side, buy side, zazwyczaj sell side, natomiast już coraz częściej buy side też angażuje się w utworzenie tej platformy do wymiany poufnych danych w trakcie transakcji, bądź badania due diligence. Taki administrator ma wgląd do wszystkich aktywności zaproszonych do systemu osób. Dotyczy to tego, jakie dokumenty przeglądali, wskazuje, możemy sobie sprawdzić, tak, które dokumenty szczególnie przykuły uwagę danego użytkownika. Możemy oczywiście też sprawdzić, jak dużo czasu pracowali nad sprawą. Takich raportów oczywiście jest o wiele więcej, niemniej benefity związane z kontrolą nad dokumentacją są ogromne. Bo tak jak Państwo wiecie, daje nam to bardzo dużą przewagę konkurencyjną, jeżeli mamy świadomość tego, nad którym dokumentem faktycznie gdzieś tutaj strona kupująca na przykład spędza dużo czasu. Kolejna kwestia to właśnie kwestia uprawnienia do dokumentu. Jakbym mógł jeszcze prosić cofnąć slajd. W przypadku wielu rodzajów transakcji, na przykład fundraisingu, gdzieś na samym tym początku, tak, gdzie szukamy potencjalnego inwestora, często nie chcemy, żeby wszyscy potencjalni inwestorzy, bo jakby normalną praktyką jest to, że może być kilku zainteresowanych, nie chcemy, żeby oni wszyscy mieli dostęp do pełnej dokumentacji od samego początku. Często sytuacja wymaga stworzenia różniącej się od siebie dokumentacji dla każdego z inwestorów, bo każdy może być zainteresowany jakby inną perspektywą. W takim przypadku bardzo dobrze jest rozważyć nadanie różnego poziomu uprawnień do dokumentacji właśnie tym wymienionym grupom interesu. Oczywiście grupy zaproszone przez tych administratorów do systemu VDR z reguły o sobie nie wiedzą, a my jako administrator właśnie mamy możliwość udostępnienia jakby wglądu do danych dokumentów bądź nieudostępnienia tych danych dokumentów do wglądu właśnie różnym grupom interesu. No i finalnie kwestia zabezpieczenia dokumentów. I tutaj zdajecie sobie Państwo na pewno sprawę z tego, jak ważnym jest z potencjalnej transakcji, aby wszystkie treści były odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnym wyciekiem bądź manipulacją ich zawartości. Taka najbardziej chyba powszechnym przykładem łamania umów o poufności, które mi przychodziły do głowy, to są te latające po internecie warunki oferowane przez poszczególnych najemców lokali handlowych. No i to także technologia przychodzi nam z pomocą. Znowu odnosząc się do przykładu, który mam najbliżej. W VDR-ze mamy kilka fajnych funkcji, na przykład zablokowanie możliwości robienia print screenów, edytowalne znaki wodne, które gdzieś tam identyfikują, kto w danym momencie wyświetla dany dokument.
możliwość zablokowania pobierania dokumentów na dysk, przez co tak naprawdę użytkownik zmuszony jest oglądać treści przez system, a co z kolei pozwala nam kontrolować pełni jego aktywność, przez co tak naprawdę w skrajnym scenariuszu, tak, łatwo namierzyć jest potencjalne, w cudzysłowie, źródło przecieku. Ma to niebagatelne znaczenie, no, szczególnie jako deterrent na dobrą sprawę. No i tak na sam koniec chciałbym opowiedzieć krótko o takim zagrożeniu, które przede wszystkim ukierunkowane jest na bezpośredni atak na człowieka. Mógł prosić tutaj kolejny slajd, czyli zabezpieczenie przed socjotechnikami. Czym na dobrą sprawę jest socjotechnika? Socjotechnika polega na oszukiwaniu ludzi, nie maszyn, poprzez właśnie wymuszenie ujawnienia danych lub do udzielenia dostępu do komputera, no, żeby na przykład w dyskretny sposób zainstalować złośliwe oprogramowanie. I przestępcy stosują tę technikę, bo zdecydowanie łatwiej jest przekonać kogoś do ujawnienia hasła, niż takie hasło zhakować, jak Państwu wskazałem wcześniej. No i z całą pewnością słyszeli Państwo o przypadkach lub próbach nakłonienia osób starszych do przekazania swoich oszczędności oszustom, tak zwana metoda na policjanta, na wnuczka. I powiem szczerze, no, z naszej perspektywy, czyli ludzi, którzy znają podstawowe procedury bankowe, ryzyko ulegnięcia takiej technice jest skrajnie niskie. Czasami możemy gdzieś tam zastanawiać się, tak, w jaki sposób to przechodzi, w jaki sposób to się udaje. Natomiast należy mieć na uwadze, że złodzieje danych zawsze dostosowują taktykę do celu. Czyli potencjalny menedżer w dużej firmie, który no, zna, może być, środowisko technologiczne, no nie ulegnie oczywiście próbie wyłudzenia na policjanta, natomiast jakby są inne sposoby, które złodzieje stosują i one ewoluują. I tak naprawdę nie trudno wyobrazić sobie, że pewnego dnia ktoś podający się przykładowo za menedżera wyższego szczebla może zażądać od nas na przykład do danych dostępowych do jakiegoś serwisu. Co więcej, aktualnie powszechnie dostępne są programy, które umożliwiają wykonanie telefonu w taki sposób, że odbiorcy wyświetla się numer telefoniczny osoby, za którą podają się oszuści. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie jest to specjalnie trudne zadanie, a instrukcje obsługi takich oprogramowań można spokojnie znaleźć w internetowych wyszukiwarkach. Co zatem możemy zrobić, żeby się przed tym uchronić? I może to trywialnie zabrzmi, ale zawsze należy przede wszystkim stosować zasadę ograniczonego zaufania przed podaniem jakichkolwiek danych, co i tak nie jest rekomendowane. Należy oczywiście upewnić się zawsze za pomocą innej drogi komunikacji, na przykład czat firmowy, mail, inny telefon, że taka prośba jest prawdziwa. Dodatkowo warto mieć przygotowane procedury i dobrze przeszkolony personel. Zagrożenie jest realne i nie należy go bagatelizować. Często celem takiego ataku w organizacjach, tak, czyli na przykład mamy do czynienia ze szpiegostwem przemysłowym, często celem ataku takie są osoby, które dopiero zaczynają karierę zawodową i przykładowo siła nacisku z użyciem nazwiska na przykład osoby na wyższym stanowisku kierowniczym, no, może powodować po prostu nerwową, niekoniecznie przemyślaną reakcję. I wskazując tutaj rekomendacje, w jaki sposób możemy się zabezpieczyć, no, z mojego doświadczenia, czyli tego, co mamy w naszej organizacji Fortacie, podchodzimy do tego tematu bardzo poważnie i mamy przygotowane po pierwsze procedury weryfikacyjne osób, które gdzieś czasami mogą odezwać się do nas w celu uzyskania jakichś danych, ale też w ramach cyklicznych, obowiązkowych spotkań dla całej firmy odpowiednio edukujemy pracowników w tym zakresie. A ten aspekt naprawdę jest bardzo istotny, no bo tak jak mówię, zagrożenie ciągle ewoluuje, są wymyślane coraz bardziej, no, jak wspomniałem, wyrafinowane techniki, stąd ja gorąco zachęcam Państwa do też samorozwoju w tej dziedzinie. A w razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie chętnie wspomożemy, chętnie wskażemy jakieś rekomendacje, które po prostu stosujemy u nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marcin zachęca tutaj do ostrożności, zachęca do zdobywania wiedzy, a ja zachęcam do zadawania pytań. To jest właśnie ten moment, ten czas, kiedy możecie zadać pytania naszym ekspertom. Zarówno Artur Wilk, jak i Marcin Rajewicz, jak i Rafał Siemieniec, nasz gość specjalny, czekają na te Państwa pytania.
Widzę, że parę pytań już się na czacie naszym pojawiło, więc myślę, że możemy przejść właśnie do tej sesji Q&A. Mam nadzieję, że nasi prelegenci są na to gotowi. Już za chwilę przechodzimy. A w międzyczasie, jeżeli jeszcze mają Państwo jakieś pytania, to śmiało, to jest ten moment i ten czas, żeby właśnie je zadać. I już momencik. Już nam się powinno pojawić pierwsze pytanie. Okej. I tutaj mamy pierwsze pytanie od Oli. Jakiego okresu obowiązywania zakazu konkurencji oczekują w praktyce kupujący? Ile lat? No i to jest oczywiście pytanie tutaj do naszego gościa, do pana Rafała Tak, dziękuję bardzo. Po stronie kupującego, kupujący oczekiwaliby pewnie jak najdłuższego tego okresu. I no w praktyce jak gdyby przepisy prawne pozostawiają trochę samoocenie uczestników i przedsiębiorców, jaki ten okres miałby być, ale też pojawiło się kilka lat temu wytyczne Komisji Europejskiej w tym zakresie i raczej strony do tego się stosują. Taki okres w latach to jest około 3 lat. Komisja stwierdziła w swoim komunikacie również, że w szczególnych wypadkach ten okres może być dłuższy. Wskazała przykładowo 3 do 5 lat, ale ten okres 3-letni w naszej praktyce w efekcie się ostaje po negocjacjach. Okej, dziękuję bardzo za pytanie. Jeżeli coś jeszcze tutaj Ola chciałaby dodać do tej odpowiedzi, czy jeszcze coś zapytać, to też śmiało jeszcze jest na ten moment. Kolejne pytanie, to pytanie od Marty i pytanie tutaj domyślam się do Marcina, czy w ramach zabezpieczenia danych w dokumentach będzie możliwość zastosowania zautomatyzowanego zaczerniania chronionych przez sprzedającego danych nieodwracalnego dla badającego? Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. I odpowiedź jest twierdząca, tak? Taka możliwość jak najbardziej będzie istniała. My zresztą jako Fordata niebawem wprowadzimy takie narzędzie, które właśnie w sposób łatwy pozwoli administratorom przygotować dokumenty w sposób ręczny bądź w przyszłości zautomatyzowany, tak by właśnie ta strona kupująca bądź badająca no nie miała wglądu do jakichś danych wrażliwych, osobowych, które byśmy niekoniecznie chcieli pokazywać. Okej, tu mamy kolejne pytania na nuty. Do pana Rafała, dotyczące nieograniczonych czasowo lub kwotowo. Jak często ryzyka z entitymi są nieograniczone czasowo lub kwotowo? I to pytanie tutaj do pana Rafała. Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Te ryzyka są zidentyfikowane, jak wspomniałem, w wystąpieniu w trakcie badania due diligence, czyli kupujący rozpoznał ryzyka mniejszej czy większej wartości, raczej są to duże ryzyka i podczas negocjacji ta wyjściowa lista ze strony kupującego jest dość szeroka, ona potem jest mocno negocjowana i w tym slajdzie ograniczeń z naszej praktyki w jednym z rzędów pokazały się te ograniczenia, one raczej występują w większości przypadków. Z tych przykładów 7, które podaliśmy, ostatnich transakcji w jednym przypadku było nieograniczenie, a zasadniczo sprzedający no nie chcą mieć ekspozycji na odpowiedzialność na jakiś nieograniczony czas, czy na długi przede wszystkim czas, bo tam gdzieś okresy przedawnienia wejdą, ale chcą to ograniczyć i kwotowo również. To jest bardzo szczegółowo negocjowane i każdy przypadek szczegółowo jest rozpatrywany przy transakcji, no bo w ogóle odpowiedzialność jest bardzo ważną kwestią dla obu stron, szczególnie sprzedającego. Tak jak mówię, tej ekspozycji on nie chce mieć na długi czas, nie tylko z powodu indemnity, ale też różnych innych odpowiedzialności, na przykład za zapewnienia i oświadczenia. Czyli tak jak wskazaliśmy, też te ograniczenia występują no prawie zawsze. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeżeli ktoś chciałby zadać jeszcze jakieś pytanie na naszym czacie, to jest właśnie ten moment, żeby je zadać. Jeszcze jesteśmy tutaj chwilkę z Wami.
A więc jeżeli jakieś pytania się pojawią, to śmiało. Ja w międzyczasie zachęcę wszystkich do obserwowania naszych social mediów, zarówno strony kompany Page for Data, jak i Navigator Capital, jak i kancelarii MFW Fiałek. Na pewno znajdziecie tam dużo ciekawych treści, wiele ciekawych publikacji, ponieważ wszyscy tutaj razem aktywnie działamy ekspercko i wydajemy wiele ciekawych raportów, prowadzimy webinary i wydajemy wiele ciekawych publikacji. Ja w międzyczasie czekam na pytania. Widzę, że chyba na ten moment już wszystko, żadne inne pytanie się nie pojawia. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze zadać, to dajcie znać. Jeszcze mamy chwilę czasu właśnie na naszym webinarze. No okej, ale wygląda na to, że tym razem wyczerpaliśmy bardzo mocno temat, już chyba podczas całej prelekcji, bo nie widzę więcej pytań na ten moment. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Państwu za uczestnictwo, podziękować naszym prelegentom za bardzo ciekawe prelekcje, za bardzo ciekawe prezentacje. Jeżeli tylko ktoś by chciał skontaktować się z naszymi ekspertami, to śmiało można bezpośrednio przez nasz kontakt w odpowiedzi właśnie na maila webinarowego, czy właśnie poprzez media społecznościowe. Myślę, że nasi eksperci, tutaj prelegenci są dostępni, a więc śmiało, jeżeli ktoś by chciał zadać jakieś pytanie w kuluarach, to również jesteśmy. A ja dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny webinar.